Witamy serdecznie w programie WarGames24. Tym razem spotykamy się nad grą, nad książką pana Macieja Szopy, który jest naszym gościem i współprowadzącym program Grunwald 1410. I od razu pytanie do pana Macieja, który jest autorem tej książki, którą tu wcześniej pokazywałem. Czy ta bitwa rzeczywiście w ogóle się odbyła? Oczywiście się odbyła. Świadczą o tym liczne świadectwa w kronikach, tak polskich, jak i niemieckich. I różnych doniesieniach, które potem echem rozchodziły się po Europie na ten temat, a także wykopaliska archeologiczne dostarczają tutaj dowodów na to. Czyli mamy świadectwa zachodnioeuropejskie o tym, że ona się odbyła. Jest napisane, że krzyżaccy, krzyżowcy przegrali z jakimś tam państwem na wschodzie. Tak, a oprócz tego wiele rodów zachodnioeuropejskich, rycerskich przestało istnieć właśnie w 1410 roku. Rozumiem. A jakieś polskie świadectwa? No, polskie świadectwa to kroniki przede wszystkim, nasze kronika konfliktu, kronika Długosza napisana już kilkadziesiąt lat później. Natomiast kronika konfliktu jest tu o tyle ciekawa, że ona powstała praktycznie miesiące po tej wielkiej wojnie z zakonem i po bitwie i była dziełem propagandowym na ten temat, które było kolportowane na zachodzie Europy i usprawiedliwiało, tłumaczyło jak gdyby opinii publicznej na zachodzie to, co się wydarzyło na polach Grunwaldu i wszystko to, co miało z tym związek wokół. Dobrze, mamy źródła zachodnioeuropejskie, mamy dzieła propagandowe w Polsce, które uzasadniają to i tamto. A co z Litwinami? Czy Litwini opisali tą bitwę w jakikolwiek sposób? Nie opisali, tak? Nie wiem. A nie wiem. Ja mam taką książkę, proszę Państwa, przed sobą, którą otrzymałem w roku 2017, jeśli dobrze pamiętam. Przepięknie wydana. To jest książka finansowana przez Sztab Generalny Armii Litewskiej. I to jest przepiękna bitwa. Grunwald jest napisany na szczęście, ale w nawiasie Żalgiris. I muszę Państwu powiedzieć, że w tej bitwie główną rolę pod względem intelektualnym, technicznym, mechanicznym, fizycznym i psychologicznym tak naprawdę odegrali Litwini, którzy nie dość, że sprowokowali Krzyżaków do takiego, a nie innego manewru, to później gwałtownie powrócili i rozbili wojska krzyżackie przy niewielkiej pomocy wojsk polskich. Zważywszy, że z ich punktu widzenia, chociaż z tego co wiem, nie przepadali za Jogajłą, no też był Litwinem, w związku z tym wysnuli taką tezę, że to właśnie Litwini tęże bitwę wygrali, bo można powiedzieć, w cuglach, a Polacy pełnili pewną rolę pomocniczą, tak naprawdę tylko dla wojsk polskich, bo zbudowali sobie jakiś most pod Czerwińskiem, zgromadzili kilkunastotysięczną armię, no i gdzieś tam może na skrzydle Litwinów zaszaleli, żeby pomóc tymże Litwinom, którzy tak sprytnie prowadzili tęże bitwę. Ale mam pytanie do pana Macieja. Panie Macieju, ta bitwa to nie jest bitwa, która sobie po prostu tak jak pstrykniemy palcem do niej doszło. Dwie armie spotkały się na polu bitwy, gdzieś wybranym, tak jak na Kosowym polu zawsze spotykali się wszyscy na Bałkanach, bo to jedyne płaskie miejsce. Tutaj przez wiele miesięcy przygotowywano ową bitwę. Wojska polskie z Wielkopolski, ze Śląska. Tutaj będziemy prezentowali za chwilkę taką piękną mapę, gdzie te chorągwie królewskie i litewskie się mobilizowały. Jak do tego doszło, że akurat Grunwald? Znaczy Śląska, chorągiew był akurat po drugiej stronie. No tak, ale... Natomiast rzeczywiście kampania, która doprowadziła do bitwy pod Grunwaldem, była dość niestandardowa jak na średniowieczną Europę. Zazwyczaj wojny w średniowiecznej Europie polegały na serii oblężeń. Rzadko dochodziło do bitew walnych, w których dwie w miarę równe strony ścierały się ze sobą. Oczywiście w wojnie stuletniej takie przykłady mamy, natomiast tutaj wiele różnych elementów takiej, można powiedzieć, bardziej nowoczesnej wojny zostało wprowadzonych przez stronę polską głównie, polsko-litewską. Przede wszystkim celem strony polskiej było to, żeby przenieść działania wojenne na terytorium przeciwnika, żeby wyniszczane przy okazji przemarszów wojsk były terytoria właśnie pruskie, a nie tak jak do tej pory często było właśnie polskie, czyli ziemia dobrzyńska na przykład. Obserwuję mapę z tej książki, którą pan napisał, jest bardzo ładna, nie ukrywam.
mojego autorstwa, pochwalę się, w związku z tym jest mi trochę łatwiej ją interpretować. I widzę, że rzeczywiście ziemię dobrzyńską bardzo ładnie ominięto. Natomiast dlaczego pod Grunwaldem, a na przykład nie pod Koronowem doszło do tej największej bitwy? Bo wiemy, że Koronowo to jest również miejsce bitwy i dokładnie z tego samego momentu, już wcześniej, bo 7 lipca. Dlaczego nie wybrano kierunku bezpośrednio na Pomorze? Celem wyprawy polsko-litewskiej był prawdopodobnie Malbork, po prostu stolica państwa przeciwnika. Wojska polsko-litewskie szły, jak widzimy na tej mapie, no prosto na ten cel. Można powiedzieć, że był taki protoplasta Blitzkriegu tak naprawdę, bo jak patrzę na tempo poruszania się, to jest średnio 30 km dziennie, to jest tempo z II wojny światowej wojsk. No to było sprawne przemieszczanie się jak najbardziej. Natomiast później ta seria tych odskoków dwóch sił polsko-litewskich wynika z tego, że Krzyżakom po prostu udało się zastąpić drogę pod Kurzętnikiem. No właśnie, tu mamy punkt pierwszy, jeśli można. Kurzętnik. Dochodzimy do linii Drwęcy, wojska polskie dochodzą do Kurzętnika, po drugiej stronie stoją, jak rozumiem, wojska krzyżackie. Czemu nie rozpoczynamy bitwy? Wojska krzyżackie stały ufortyfikowane i za przeszkodą wodną. Także starcie z nimi w tym miejscu, na co zresztą Ulrich von Jüngingen bardzo liczył, biorąc pod uwagę rozmiar prac tam przeprowadzonych, no liczyli na to, że w dogodnych dla siebie warunkach będą mogli się obronić. I teraz dlaczego liczyli na to, że w ogóle Polacy przyjmą tą bitwę tam i ich sojusznicy? Chodziło właśnie o kwestie związane z honorem, z etosem rycerskim. To, że Jagiełło zdecydował nagle o odwrocie na północ, na południowy wschód i oderwanie się od przeciwnika, było dla strony krzyżackiej po prostu wielkim zaskoczeniem i przynajmniej zgodnie z naszymi propagandowymi kronikami, było też powodem dużego niezadowolenia wśród polskiego rycerstwa. To prawda, żeśmy wtedy im, że tak powiem, podprowadzili kilkaset koni, które pojęli w Drwęcy? Tak, to tak podałem przynajmniej kroniki. Rzeczywiście chorągiew, bodajże gończa, która szła z przodu w zwiadzie, po prostu udało się zaskoczyć jakichś tam koniuszych krzyżackich. Rozumiem, że można użyć takiej parafrazy współczesnej, że Niemiec płakał, jak oddawał konie, tak? No dobrze, i teraz tak. Pytanie następne. Odskok jest ogromny, dlatego że odskok aż pod Działdowo to jest 60 km. Aż tak daleki odskok był potrzebny od Kurzętnika? No nie wiadomo dokładnie, co przyświecało tutaj królowi i stronie polskiej. Być może właśnie zgubienie ewentualnego pościgu przeciwnika, może nie tyle pościgu, co takie wprowadzenie go w błąd, żeby go obejść i wniknąć głębiej na terytorium Prus. Nie, no manewr oczywiście jest bezwzględnie skuteczny. Północny brzeg Drwęcy jest zdecydowanie wyższy, jest jakąś tam częścią glin zwałowych zlodowacenia chyba północnopolskiego, jeśli dobrze pamiętam, a następnie jego forsowanie to byłoby troszeczkę jak pod Kresy, że dostalibyśmy się prawdopodobnie pod ogień łuczników, kuszników, kontrszarż, palisad, że tak powiem, forsowanych, a brzeg byłby wyższy, gliniasty, błotnisty i wszystko byśmy, że tak powiem, wytracili, tak jak Francuzi pod Kresy. Pamiętajmy, że w 1410 roku von Jüngingen i jego doradcy znali pewnie przebieg bitwy pod Kresy jako rycerze i ludzie rzemiosła wojennego. Także jest bardzo możliwe, że próbowali powtórzyć pewne lekcje sprzed kilkudziesięciu lat. Clausewitz tak naprawdę mówi, że najlepszą formą obrony jest obrona tak naprawdę, a mówienie, że atak jest jakimś błędem interpretacyjnym. Następnie wojska polskie 13 lipca, więc po 3 dniach, dochodzą do Dąbrówna. No to jest małe miasteczko, przepięknie, można powiedzieć, dzięcielina pała, prawie jak na Litwie, wszystko jest pięknie, słonecznie. Co się dzieje w tym Dąbrównie, że ono skończyło swoje istnienie? Ten zwrot odbył się bardzo możliwe, że dlatego, że nasza strona liczyła na to, że oderwaliśmy się od przeciwnika i uda się tę linię Drwęcy i tych rzek tam na Mazurach właśnie przejść bez stoczenia walki w niekorzystnych warunkach. I tu właśnie Dąbrówno to była miejscowość, która leżała między dwoma jeziorami, między którymi można było
pod warunkiem zdobycia tej miejscowości, przejść na północ i wniknąć głębiej na terytorium Prus. Dąbrówno ma taką znowu cechę geologiczną, że jest pomiędzy dwoma pasami moren, które zostały utworzone przez jedno ze zlodowaceń, a pomiędzy tym pasem moren jest dolina wytopiskowa, której przekroczenie tak naprawdę jest trudne nawet współcześnie. Przy budowie autostrad na tych obszarach jest, czy też dróg, jest to bardzo problematyczne. Trzeba te drogi palować, trzeba je odpowiednio usypywać. Podejrzewam, że armia, która z samych wojsk składała się z 50 tysięcy, do tego drugie 50 tysięcy czeladzi, czy jakieś tam formy obsługi taborów, no forsowanie tegoż pasa pomiędzy tymi dwoma wałami moren było wielką filozofią, zwłaszcza pod Turowem. Ja akurat prowadziłem tam badania i muszę powiedzieć Państwu, że to jest rzecz chyba niewykonalna, bo jedyna taka strasznie stara dróżka, która tam prowadzi, ma 2 metry szerokości. Nie wyobrażam sobie, żeby później wejść na skarpę pod kątem 45 stopni, ale Dąbrówno, jak rozumiem, zostało spalone. Tak, doszło do ataku na to miasto. Był to wyjątkowo bezwzględnie przeprowadzony atak. Tam nie brano jeńców, całe miasto zostało obrócone w gliszcza. Tutaj być może plan się nie powiódł, bo jeżeli to miasto miało być zajęte i ta armia miała przejść rzeczywiście na północ między tymi jeziorami, mimo tego, co tutaj pan powiedział, no to to się nie udało, ponieważ strona prawdopodobnie, znaczy według polskich kronik Litwini lub Tatarzy podłożyli ogień w czasie plądrowania miasta i po prostu uniósł się dym, który na wiele kilometrów był widoczny i stanowił ostrzeżenie dla Armii Krzyżackiej, która tam na północ od Armii Polsko-Litewskiej operowała i rozsyłała zwiadowców i zastanawiała się, gdzie jest przeciwnik. I to jest ciekawe, bo Dąbrówno, jak rozumiem, wpada w polskie ręce, czy szczątki tego miasta polsko-litewskie 13 lipca, a już 15, czyli 2 dni później, dochodzi do największej bitwy polskiego średniowiecza. To oznacza, że opuszczamy Dąbrówno o świcie 14, maszurujemy kolejne 30 km. Według litewskiej mapy maszerujemy przez północne obrzeża Dąbrówna, co oczywiście jest niemożliwością. Natomiast jeśli chodzi o stronę polską, wiadomo, że maszurujemy na południe od Dąbrówna, przez miejscowość Uzdowo i na północ w kierunku Turowa i dopiero wtedy wychodzimy na pola grunwaldzkie. To jest o tyle ważne, że jeżeli 13 padło Dąbrówno, a 14 o świcie wojska wyszły, to jeżeli o 15 o świcie miały być na polach grunwaldzkich, to znaczy, że przekroczyły tą barierę podwójnych moren czołowych z tą doliną wytopiskową w ciągu 24 godzin. No to byłby rzeczywiście blitzkrieg, ale blitzkrieg o wiele zaryzykowny, jak na Jagiełłę, który do tej pory był bardzo, bardzo ostrożny i wycofał się spod Kurzętnika, nie forsował cieśnin między jeziorami w Dąbrównie i nagle wysyła wojska na północny wschód. One dochodzą w okolice Ulnowo-Grunwald-Stembark. No i wyobraźmy sobie, że na polu bitwy stoją wojska krzyżackie i wychodzi pierwsza chorągiew. No to krzyżacy tak naprawdę powinni te chorągwie nasze znosić jedna po drugiej. Jak pod kresy, dobrze pojętym interesie wycinać nas w pień i w zasadzie posuwać się wzdłuż naszej kolumny i ją masakrować. Dlaczego tak się nie stało? Odpowiedzią na to pytanie jest to, że nasze siły wchodziły na pole bitwy, czy też właściwie w sąsiedztwo przyszłego pola bitwy, pod osłoną lasu. Te słynne lasy, które według Sienkiewicza polskie wojsko się wyspało, wybyczyło, a krzyżacy smażyli się na równinie, na polu naprzeciwko, tak naprawdę służył czemu innemu. Polacy nie byli wypoczęci przed bitwą, ponieważ właśnie przez całą noc forsownie szli z południa i armia sojusznicza szła w następującej kolejności. Z przodu prawdopodobnie Tatarzy, za nimi Litwini i chorągiew nadworna i gończa. Później elitarne chorągwie szły małopolskie, za nimi wielkopolskie i z innych pomniejszych ziem polskich. Ale skąd ta cierpliwość krzyżacka? Krzyżaccy zwiadowcy zostali wyrzuceni z lasu wraz z nadejściem pierwszych oddziałów właśnie tatarsko-litewskich i tych polskich gończych i nadwornych, przez co krzyżacy nie mieli świadomości sytuacyjnej, co dzieje się w lesie. To po pierwsze. Po drugie, krzyżacka armia prawdopodobnie nie była użytowana do walki z siłami idącymi na nią
od południa, tylko była urzutowana. Oni raczej się, wydaje się, że oni się urzutowali na zachód, czyli tak jakby Polacy z pomiędzy tych jezior, gdzie było Dąbrówno, mieli wyjść. Czyli można powiedzieć, że mapa litewska, którą posiadamy w tej książeczce, ona jest o tyle słuszna, że Krzyżacy stoją ukierunkowani na zachód, natomiast Polacy nie idą i Litwini nie idą z zachodu, tylko idą z południa. Tak. Czyli my wychodzimy od razu na skrzydło lewe krzyżackie, które musi dokonać zwrotu i traci na to pewien czas. Tak, oni gorączkowo zmieniają front, boją się prawdopodobnie, że my w tym lesie jesteśmy rzeczywiście rozwinięci, tak jak u Sienkiewicza. W rzeczywistości my nie jesteśmy tak rozwinięci, tylko my wchodzimy kolumną w ten las coraz głębiej i właśnie i stąd wynika właśnie to ustawienie polskich wojsk, jakie było, że na prawym skrzydle byli Tatarzy i Litwini, dlatego że oni szli z przodu. A wiadomo, o której wysłano tych dwóch heroldów z mieczami? Mniej więcej, bo to mogłoby wyglądać w ten sposób, że Krzyżacy orientują się, że są z lewej strony od razu obeszły ich wojska polskie na starcie. Jest ich co prawda mało, ale Krzyżacy o tym nie wiedzą. Żeby zyskać na czasie i przegrupować się i pozostawić to pole, jak pokazuje pięknie film i książka, no to wysyłają dwóch chętnych ochotników, którzy jadą i tam prowokują polskiego króla do uderzenia, a sami w tym czasie zyskują czas i cofają się o te kilkaset metrów na północ? Czy to nie było tak, że po prostu Krzyżacy zorientowali się, że są przeskrzydleni i te wysłanie tych dwóch heroldów to był efekt podjęcia decyzji o zmianie pozycji własnej? Wydaje mi się, że im nie chodziło o tyle o zyskanie na czasie, tylko oni się obawiali kolejnego odejścia strony polskiej z pola bitwy. Jeżeli oni myśleli, że strona polska jest w tym lesie rzeczywiście cała rozwinięta, a mimo to nie atakuje, to że znowu być może Jagiełło planuje kolejny odskok. Co było nie na rękę Krzyżakom w dużej mierze, między innymi dlatego, że Polacy operowali na terenie Prus i objadali te Prusy. Wiadomo. Z jabłek. Z jabłek. Tak. Stąd ta prowokacja, żeby właśnie tego odskoku Polacy nie dokonali. Tymczasem Polacy nie szykowali się do dokonania odskoku, tylko po prostu sukcesywnie wchodzili na pole bitwy, pojawiały się tam kolejne chorągwie, rozwijali się rzeczywiście i z godziny na godzinę byli bardziej przygotowani do stoczenia bitwy. Nie wyglądało w ten sposób, że stojący Krzyżacy patrzyli na kolejne polskie chorągwie, które rozwijają się w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Ciągle na Lizierze Lasu pojawiają się nowe chorągwie, oni rozpoznają je, przecież mieli swój wywiad i wiedzieli, że to jest chorągwie Poznańska, Wielkopolska czy Przemyska i widzą te sztandary, prawda, no bo Polacy już ugrupowują się w jakieś szyki i nagle okazuje się, że 50 polskich chorągwi to jest już tak dużo, że i lewe i prawe skrzydło jest wielce zagrożone. Do tego wchodzi Litwa, Tatarzy, którzy zaczynają harcować przed liniami, tak, dochodzi do pojedynków, dochodziło do takich klasycznych pojedynków jak w innych bitwach zachodnioeuropejskich, że harcownicy wyzywali się, tak jak Robert de Bruce tam. Dochodziło do takich rzeczy. Mamy taki jakąś przesłankę, jakąś to znaczy, informację o kimś? W doniesieniach kronikarskich o jakichś pojedynkach tego typu nie ma, więc być może dlatego, że na przykład to robili rzeczywiście Litwini. Oni nie mieli tak rozbudowanej historiografii, delikatnie mówiąc, także... Byli niepiśmienni? Tak, no oni byli już tak? Barbarzyńskim narodem wtedy. Rozumiem. Ale dzisiaj wydają przepiękne książki, trzeba przyznać, o wspaniałych swoich bitwach. Tak. Powiem szczerze, w tej książce o litewskich bitwach brakuje mi tylko Monte Cassino i Westerplatte, a reszta bitew to naprawdę z czystym sumieniem Orsza, Kirchholm, typowo litewskie bitwy. Będziemy jeszcze do tej książki na pewno wracali. No dobrze, mamy sytuację taką, że jest faza początkowa. Wojska polskie, litewskie i tatarskie są ugrupowane. Polacy na lewym skrzydle, Litwini i Tatarzy na prawym. Krzyżacy cofnęli się o te kilkaset metrów za strumień. Dodałbym, że Polacy nie do końca są rozmieszczeni. Wielkopolska, czyli duża część naszej armii, dotarła w trakcie dopiero potem bitwy. No to Wielkopolska często w trakcie się dołącza. Mamy taką historię. Generalnie jeszcze tam, co do tego, co wcześniej mówiliśmy, były prowadzone działania pozoracyjne na linii lasu, także był rzeczywiście symulowany taki ruch, że rzeczywiście tam tych naszych już jest więcej w tym lesie. No wiadomo, to jest cała taktyka pola walki, żeby udawać, że się jest w innym miejscu i w innej sile. Kto pierwszy uderzył?
Okoliczności nie do końca są wyjaśnione. Według Sienkiewicza oczywiście Litwini rozbrajali wilcze doły, których prawdopodobnie tam nie było. Według Litwinów ponieważ... też oni oczywiście pierwsi uderzyli. Nie było wilczych dołów, no to chyba wiemy, bo nikt by nie wykopał ich w ciągu kilkunastu minut. Tak. Jeżeli w ogóle były jakieś wilcze doły, to były wykopane na kierunku zachodnim właśnie. Na kierunku Dąbrówna, tam gdzie spodziewano się najkrótszej drogi. Tak. Natomiast no, też jest duża szansa, że wilcze doły były po prostu efektem polskiej propagandy z kronik. No, były bardzo popularne w średniowieczu. Pod Bannockburn wilcze doły zatrzymały armię angielską, zmuszając ją do obejścia z kierunku wschodniego na bagna. Sama się wmanewrowała w tragedię tak naprawdę. Jest niewykluczone, że nasi ludzie po bitwie znaleźli wilcze doły, tylko nie tam, gdzie mogło one odegrać rolę. Uderzają Litwini. Co się dzieje? Lekka jazda litewska i tatarska. Dochodzi do walk na lewym skrzydle krzyżackim, czyli prawym sojuszniczym. Tam są też rycerze goście. Pod dowództwem Walenroda, słynnego. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że strona litewska to starcie przegrała i została w dość niespodziewany sposób dla strony polskiej, dla głównodowodzącego w tym właśnie Jagiełły. I doszło do jej zepchnięcia przynajmniej na południe, a duża jest szansa, że duża część tych sił się po prostu rozpierzchła. No, podobno rekordista dotarł do Kowna, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu 3 dni, ogłaszając porażkę. To rzeczywiście już nawet nie był blitzkrieg, tylko mega ucieczka. Jeżeli to był manewr taki zamierzony i ktoś dociera do Kowna i informuje, że przegraliśmy, no to znaczy, że według Litwinów była to początkowo przynajmniej porażka. No dobra, ale Litwini... Czy no to był jakiś szeregowy tam bojar, no to on też mógł mieć jakiś punkt widzenia z niskiej półki, także no, może kiedyś strach ma wielkie oczy. Rodzina opisze losy tego człowieka po wygranej bitwie, jednak jak się okazało, że wygraliśmy, no ale zobaczymy. Okej, Litwini się cofają, Tatarzy się cofają, nie mamy prawego skrzydła, Krzyżacy, jak rozumiem, idą w pościgu za Litwinami. Tak, z tym, że w przeciwieństwie do kronik i tego, co pisał Sienkiewicz, to nie jest tak, że oni po prostu polecieli wszyscy za tymi Litwinami i... tak, bo karna armia, mieli chorągwie, no sygnały, i dosy, cała tak, i do, i taktyka. Że, i że po prostu jak gdyby i lewe skrzydło krzyżackie, przez to przestało istnieć i prawe polskie. Po prostu prawa skrzydło sił polskich już w tym momencie, czyli tam, gdzie były te chorągwie królewskie i małopolskie, te wielka chorągiew krakowska, one znalazły się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ doszło do starcia pozostałych sił krzyżackich z polskimi, ale jednocześnie od wschodu te najbardziej na wschód położone polskie chorągwie były też atakowane, oskrzydlane przez część tych zwycięzców, którzy rozbili Litwę. Tamte słynne chorągwie smoleńskie też walczyły, no bo najwyraźniej część tych sił litewskich nie pierzchła i razem z tymi Polakami. Tak, według rzecznika rządu Rosji to chyba były pierwsze chorągwie rosyjskie, które uczestniczyły w walkach pod Grunwaldem. Tak? W rzeczywistości wydaje się, że były to elitarne chorągwie litewskie, które składały się z rdzennych Litwinów, specjalnie rozmieszczonych tam właśnie w centrum ugrupowania. Niedaleko księstwa moskiewskiego, jako pograniczna szlachta, żeby bronić najlepszych z najlepszych. Tak naprawdę. Czyli to nie tyle byli Rosjanie, co właśnie Litwini. I mamy taką sytuację, że nasze prawe skrzydło troszeczkę osłabione, ale z tymi elitarnymi chorągwiami litewskimi, ono tam wytrzymuje uderzenia krzyżackie z ichniejszego lewego skrzydła, a w centrum dochodzi do chyba najważniejszego etapu bitwy, czyli zwarcia Polaków i Krzyżaków, czyli Liechtensteina z gros wojsk polskich. Jak to przebiegało? To było klasyczne starcie już dwóch równorzędnych sił. Tutaj są doniesienia niepotwierdzone przez niemieckie źródła o upadku Wielkiej Chorągwi Krakowskiej, czyli polskiej głównej chorągwi polskiej armii. Prawdopodobnie polskie źródła pisało o tym, żeby dodać dramaturgii opisowi, żeby wzruszyć słuchaczy na dworach zachodnich. Pamiętajmy, że zwinięcie takiej chorągwi oznacza tak naprawdę zejście z pola bitwy króla, tak? Tak to było? To znaczy król nie występował pod tą chorągwią. Sam król nie, ale chorągiew. No, w tą chorągwię oddawano sygnały też ważne. Czyli jej zwinięcie byłoby wielkim problemem. Byłoby tak, byłoby naprawdę. No i co, dochodzi do tego starcia. Że bitwa jest przegrana nawet.
No i to starcie, można powiedzieć, trwa. Najbardziej newralgiczny punkt jest nadal na tym prawym polskim skrzydle, czyli na wschodzie, gdzie Krzyżacy mieli tą szansę przeskrzydlić tą naszą linię. Natomiast tamte elitarne królewskie chorągwie i małopolskie wytrzymują to. Co się dzieje w tym czasie? W tym czasie na pole bitwy dochodzą kolejne chorągwie polskie, które cały czas, tak jak mówiłem... Maszerują od tego Dąbrówna. Tak. I dochodzi Wielkopolska, przez co Polacy uzyskują na lewym skrzydle, czyli tam jak Łodwigowo, coraz większą przewagę i udaje się ich zacząć z kolei oskrzydlać od naszego lewego skrzydła. Czyli trochę tak jest, że tych polskich chorągwi było na tyle więcej, że mogły te skrzydło przedłużać, lewe skrzydło przedłużać, nazwijmy to w nieskończoność, a krzyżackie się skończyły tak się w końcu. Wydaje. Tak, im się siły skończyły, no wydaje się, że przewaga liczebna wojsk polsko-litewskich to była jak 3-2, no tak najczęściej się szacuje. No dobrze, Polacy obchodzą Las Łodwigowo i uderzają na ten odwód krzyżacki. Tymczasem krzyżackich tych 16, jeśli dobrze pamiętam, chorągwi kontrszarżuje, kontratakuje w centrum. Tak, to jest odwód właśnie, nie do końca wiadomo, czy to rzeczywiście był odwód, który czekał na dogodną chwilę, czy też to były chorągwie, które się pozbierały po jakichś tam walkach wcześniejszych. Pamiętajmy, że to jest kwestia zmęczenia koni, zmęczenia ludzi. To ten rycerz nie może walczyć przez 24 godziny non-stop, machać tym mieczem i tym toporkiem. On po prostu musi odpocząć, być może zmienić konia, zmienić również, pobrać nowe kopie. Tak? To jest jednak skomplikowana cała operacja. No i co zrobiło te 16 chorągwi, to też to są rozbieżne źródła. Niemieckie mówią, że Ulrich von Jungingen na czele tego odwodu trzykrotnie przebijał się przez nasze linie, ale trzykrotnie musiał zawrócić. Z kolei no, bardziej się wydaje prawdopodobne, że oni po prostu zachodzili nasze prawe skrzydło i próbowali tam wyzyskać to przeskrzydlenie, o które walczyli tak naprawdę od czasu rozbicia Litwy. No, zniszczenie skrzydła jest zawsze skuteczną formą w wojnie średniowiecznej. Znamy Falkirk, czy może nie Stirling, ale głównie pod Falkirk i wieloma innymi bitwami, gdzie zniszczenie jednego ze skrzydeł lub opłacenie dowódcy takiego skrzydła, żeby uciekł, powodowało, że reszta armii po prostu widząc, co się dzieje na skrzydle, uciekała. Tutaj na szczęście to pole bitwy było na tyle obszerne, że tumult tej bitwy na prawym skrzydle już w centrum był słabo widoczny, a za lasem Łodwigowo zupełnie. Ja rozumiem, że to obejście Polaków za Łodwigowem, za lasem było na tyle zaskakujące, że już było... Wchodzimy w ostatni etap bitwy. Trudno powiedzieć, czy to było zaskakujące, czy po prostu tam uzyskaliśmy przewagę i po prostu czystą siłą tam uzyskaliśmy przełamanie. Natomiast no są świadectwa co do tych 16 chorągwi, które próbowały od naszego prawego skrzydła wejść. Tam był pojedynek Dobiesława Zaleśnicy z jednym ze znaczniejszych krzyżaków, cytuję, niedaleko przejeżdżających tych 16 chorągwi. Był atak, w ogóle te chorągwie przejechał niedaleko miejsca, gdzie był punkt dowodzenia Jagiełły. I tam atak tego Dypolda von Kokerzyc na Jagiełłę, który no, zakończył się zabiciem go przez obstawę królewską. Także no, też te doniesienia świadczy o tym, że rzeczywiście tam no, naprawdę się ważyło na tym polskim prawem. To jeszcze jedno pytanie, już ostatnie dotyczące bitwy, później przejdziemy na szybkie podsumowanie. Obraz Matejki pokazuje ogromną ilość polskiej piechoty, czeladzi, toporki, młotki, pałki, widły, kosy, wszystko co tylko możliwe. Rzeczywiście był tak istotny ten udział tej naszej piechoty? Nie, piechota szczególnie po stronie sojuszniczej nie odegrała roli. To była bitwa Grunowa, to była bitwa kawalerii. Czyli jest to logiczne z wyliczenia prędkości podejścia do pola bitwy, no ta piechota, która szła... Jeżeli była, znaczy była prawdopodobnie, ale ona by nie zdążyła dojść. Poza tym, no krzyżacka piechota walczyła, bo ona no to w wiemy, oparciu tak. o te... Kusznicy, łucznicy, tarczownicy i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że Matejko malował ku pokrzepieniu sers i po prostu Wszystkie klasy społeczne od dołu do góry na obrazie wyartykułował. Tutaj Litwini był dowodem na to, że to właśnie Litwin dowodził tą całą bitwą, czyli książę Witold, tak? To dowodem na to ma być obraz Matejki, który właśnie księcia Witolda umieścił w centrum tegoż obrazu, a nie ma na nim Jagiełły, co jest świadectwem właśnie tego, że to Litwini jednak tutaj dowodzili taki
No, na obrazie Matejki też można i husarię znaleźć, jak się dobrze popatrzy. Także... No tak, wszystkie klasy społeczne warstwami od dołu ku górze. Nie jest to obraz o wartości historycznej. Ale jest piękny i nie można go w żaden sposób dezawuować. Dobrze, wygraliśmy bitwę. Fajna sprawa, rozbijamy tabor. Jagiełło wydaje rozkaz rozbicia beczek z winem, żeby nasze wojsko nie rozpoczęło imprezy, mówiąc współczesnym językiem. Co się dalej dzieje? Czemu nie rozbijamy Prus w całości? To jest dobre pytanie. Generalnie według doniesień kronikarskich krzyżacy mieli uszkodzone mury w Malborku. Po przybyciu pierwszych forpoczty sił sojuszniczych pod Malbork, dwa orszaki rycerzy, w tym właśnie też Dobiesława Zaleśnicy, rzuciły się do wyłomu, który krzyżacy gorączkowo starali się łatać. Zaczęli tam walczyć o ten wyłom. Jagiełło nie wysłał im posiłków i skutkiem czego oni zostali odparci i rozpoczęło się regularne oblężenie. Krzyżacy ten wyłom naprawili. Co ciekawe, nasze wojska spod Grunwaldu szły bardzo wolno do Malborka, bodajże doszły do niego 23 lipca. No, tu bym się nie zgodził, bo to jest 8 dni. Także... Wcześniej dotarła ta furmanka ze zwłokami Ulryka von Gigena. No tak. Także jest to kontrast w porównaniu z poruszaniem się sił sojuszniczych do czasu bitwy. Zresztą na swój sposób być może można to rozumieć poprzez to, że jeździliśmy wszystkie okolice zwiedzać i zbieraliśmy, co się dało zebrać. Możliwe, że grabież była. No więc możemy przypuszczać, że była, ale na pewno niewielka. Takie miasta jak Olsztyn, 17 Morąg, Przezmark, Dzierzgoń czy Sztum zostały wszystkie opanowane. Podejrzewam, że były tam załogi krzyżackie. Tak, ale te miasta otwierały na ochotnika bramy i przynajmniej według polskich kronik radośnie witały. No to oczywiście, no, słowiańskie ziemie odzyskiwane na północy kraju. Rozumiem, że Malborka do końca tej kampanii nie udało się zdobyć. Malbork nie został zdobyty, oblężenie było prowadzone do 19 września. Ostatecznie zerwane zostało oblężenie z powodu odejścia Litwinów. Książę Witold właśnie tłumaczył odejście tym, że jego ludzie mają kłopoty żołądkowe. Mówiąc w skrócie, dostali wszyscy sraczki nagle Litwini. Z czego to może wynikać? No być może z tego, że to nie było tak, że całe wojsko sojusznicze stało wokół Malborka, tylko na pewno była prowadzona grabież całych Prus w tym czasie. Być może Litwini dobrze jedli dzięki temu i być może dlatego się pochorowali z przejedzenia. Może lepiej jedli zachodnie jedzenie nagle. Nie wiem, czy na Litwie było gorszej jakości jedzenie w tamtym czasie niż w Prusach, ale tutaj tego bym się dopatrywał. Być może właśnie przejedzenia, czy czegoś takiego. Tak czy inaczej rozumiem, że największa polska bitwa średniowieczna zmieniła oczywiście przebieg historii, ale brak akcji skutecznej na Malbork spowodował, że ta historia jednak odbija nam się czkawką do dzisiaj. Tak, znaczy, tutaj dochodzimy do tak zwanej spiskowej historii dziejów. Pytanie, czy Jagiełło spodziewał się tego, że odniesie tak miażdżące zwycięstwo nad Krzyżakami, jak w rzeczywistości się to stało. Czyli co, kalkulować mógł mniejsze? Mógł kalkulować... Jakiś taktyczny sukces na miarę po prostu lekkiej zmiany układu sił. Natomiast po Grunwaldzie, gdyby jeszcze ten sukces został wyzyskany, to wówczas mogłoby się okazać, że nagle Zakon Krzyżacki praktycznie nie istnieje. Zajmuje pustkę po nim najsilniejszy w tym momencie gracz w regionie, czyli Polska. A jego ojczysta Litwa nagle staje się klientem. I o ile może to jeszcze Jagiełły by tak aż bardzo nie bolało, to równie dobrze wtedy można by zacząć kontestować też prawo Jagiełły do panowania w Polsce.
bo w tym momencie nie ma już tego trójkąta sił. Pytanie, czy państwo Zakonu Krzyżackiego, które jeszcze wtedy w Kurlandii funkcjonowało, nie byłoby na tyle poważnym kolejnym wrogiem, że ono by stało się jądrem ciemności tak naprawdę, a nie państwo krzyżackie w okolicach Malborka i Pusk. Ono miało dużo mniejszy potencjał, także... Ale wszyscy krzyżacy mogliby tam pojechać, ci, którym udało się uciec. No dobrze, a jakie były polityczne skutki tej kampanii? Co Polska odzyskała, jak Polska się zabezpieczyła przed krzyżakami? I na ile lat? Tak w wielkim skrócie. Co odzyskaliśmy? Ziemię Dobrzyńską? Ziemię Dobrzyńską tak, z tym, że ona została utracona w trasie tej kampanii, także no tutaj po prostu... Odzyskaliśmy to, co mieliśmy. Tak. Oprócz tego Polska nie uzyskała nic. Litwa odzyskała Żmudź. Tam do czasu życia, zdaje się, Witolda i Jagieły. Do czasu ich śmierci. W każdym razie no, ten nabytek terytorialny był już trwały. Krzyżacy nigdy już nie wyciągnęli po niego rękę. Politycznie tak naprawdę krzyżacy na papierze nie stracili zbyt wiele. Zgoła nic. Ale ich potęgę zamarła. Natomiast ta bitwa po prostu była tak decydująca, że ich potęga tak czy inaczej została złamana. Myślę, że te grabieże, o których się nie pisze, ale które na pewno miały miejsce w Prusach, też mogły ich gospodarkę znacząco nadszarpnąć. Poza tym prestiż tego państwa też ucierpiał. Do tej pory krzyżacy byli prawie niepokonani. Co też jest godne tutaj zaznaczenia, rycerze goście już nie tak tłumnie i nie tak chętnie przybywali potem na radosne wyprawy na Litwę. Właśnie wyprawy jednorazowe, bo po prostu okazało się, że zamiast radośnie grabić i gwałcić, tak, można było po prostu nie wrócić. Też to wynikało z innych przyczyn, między innymi takich, że przekonali się, że przyjechali na walkę z poganami, a nagle walczyli z chrześcijańskimi rycerzami. I ci, którzy przeżyli, zostali wzięci do niewoli, po daniu honorowego słowa, wypuszczeni, słowa, że dadzą okup. Nie chcieli sobie wrócić. Zostali potraktowani w sposób honorowy, jak najbardziej, i stwierdzili, tutaj nie ma z kim walczyć. Tak? Tyle o Grunwaldzie. Myślę, że to jest dyskusja nieskończona. Ja zapraszam wszystkich do przeczytania książki Macieja Szopy oraz do zagrania w grę Grunwald 1410, która funkcjonuje na polskim rynku od 30 lat, a zdaje się, że niedługo będziemy mieli jej szóste wydanie. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym programie.